trzeba je poznać i zrozumieć i trzeba się nauczyć je robić. Tak jak mówili mi to znajomi winiarze. Ileś lat temu oni też robili złe wino, ale po iluś próbach wreszcie osiągają ten kształt, który dokładnie sobie wymarzyli. To tak trochę jak z malowaniem obrazu. Ja jestem z reguły spokojnym człowiekiem, chociaż takim człowiekiem akcji. No i to naprawdę wino mnie nauczyło tej wytrwałości i zaczynania od nowa. I nie można powtórzyć po przegranym meczu, zagrać za chwilę, za tydzień, tak, czy za dwa dni następny i wygrać, tylko trzeba poczekać przez rok. No i trzeba sobie to dobrze w głowie poukładać, żeby zrozumieć, jakie błędy się popełniły, ale przez to jest trochę więcej czasu, żeby poprawić się i zastanowić, jak to można zrobić lepiej. Zepsułem te pierwsze, chociaż one oficjalnie nie weszły do sprzedaży i do produkcji, ale to było takie pole minowe, można powiedzieć. Tak jak Wojciech Bosak wpisał mi się do książki o winie, że witaj na polu minowym. Tak powiedzmy niektóre roczniki są takim polem minowym. No, początek myślę, że te trzy pierwsze roczniki to tak naprawdę jeden tylko się udał. Nie wiedziałem, jak podejść do wina, żeby ono pozostało na wieki. To znaczy, żeby było możliwe do konsumpcji później, nie tylko zaraz po fermentacji, tylko powiedzmy mogło leżakować i dojrzewać przez 5 lat. No i nie wiedziałem też, że to jest tak naprawdę żywy organizm, tak? Że to nie jest tak, że się zrobi, można je zostawić. Przy nim trzeba czuwać, koło niego trzeba chodzić, trzeba go sprawdzać. Kwestia później tak zwanej alchemii i jakby pewnych procesów, które można powtarzać i można doskonalić. Te pierwsze 7 lat było najtrudniejszych. Trzeba było się skonfrontować z gustami Polaków, je dobrze ocenić, zrozumieć konsumenta, a jednocześnie postawić na odpowiednie szczepy. Postawiliśmy na Solaris, z którego w tej chwili można powiedzieć Polska słynie, mimo że nie jest potęgą winiarską, ale pewno enoturystyczną może zostać. Generalnie byliśmy pionierami, jeśli chodzi o kwestie sprzedaży detalicznej czy hurtowej, bo można było nas w 2009, 2010 i 2012 roku znaleźć w sieciach handlowych. Był to rodzaj marketingu, to był trudny czas dla polskiego winiarstwa, bo raczej mówiliśmy tutaj o winie marki Wino, czyli nie mówiło się o winogronach szlachetnych i szlachetnym winie, tylko o winie owocowym i to się bardzo negatywnie, pejoratywnie kojarzyło jako tak zwany jabol. Myśmy nawet robili jakieś badania, z czym się Polakom kojarzy wino. Konsumpcja wina była też o wiele mniejsza, prawie o połowę mniejsza niż jest obecnie. Staliśmy się krajem winiarskim, ale tak naprawdę tylko na papierze nie byliśmy im, więc musieliśmy przejść tą drogę. No i te kontakty były związane z tym, że po prostu to wino się pojawiło na półce. Ten konsument, jeżeli zrozumie, że ten biznes przetrwał parę lat, to znaczy, że on jest stabilny, ciekawy i można do tego wrócić i można po to sięgnąć. Teraz jesteśmy na zupełnie innym etapie. My się określamy, że jesteśmy winnym startupem, ponieważ robimy wino od 15 lat, a nasi koledzy robią, nie wiem, od 7 pokoleń, czy powiedzmy w Gruzji nawet 3000 lat. Więc na pewno była pierwsza taka fala, 2009 rok, później była po 3 latach następna fala winiarzy, którzy już uczyli się na naszych błędach, bo ja tych błędów jakby przeszedłem więcej ze względu na to, że zaczynałem wcześniej. No ale z drugiej strony to odpadnia, tak? Także jestem bardziej odporniony, jeśli chodzi o model biznesowy i kwestie przetrwania, bo tych kryzysów, powiedzmy, winiarskich przetrwałem więcej i zaskoczeń, które gdzieś się wydarzyły. I myślę, że jesteśmy na takiej bardzo początkowej fazie, gdzie Polska idzie w dobrym kierunku. No oczywiście nie ma co marzyć i mówić, że będziemy potęgą winiarską czy elektromobilności porównując do tego, ale mamy dobry szczep, który możemy się wyróżnić i już się wyróżniamy, Solaris, czyli wino białe. No musimy mieć taką unikalną rzecz i tu jest Solaris, nie mamy jeszcze tego w czerwonych winach i idziemy w dobrym kierunku enoturystyki, czyli tego biznesu winiarskiego połączonego właśnie z turystyką, czyli wypoczynek i wino. I myślę, że to jest ta wartość dodana. To bardzo dobrze może się spełnić w Polsce, bo jesteśmy dużym krajem, mamy duże społeczeństwo, ludzie nas chętnie odwiedzają
I chętnie też odwiedzą i zobaczą polską Toskanię czy polskie wino, nawet z ciekawości, a jeżeli będzie to dobre jakościowo, no to będą wracali i zostaną, bo wino to jest nie tylko miłość tego, który je wytwarza, ale też konsumentów, którzy wracają. Chciałbym, żeby to grono sympatyków, tych pasjonatów wina się poszerzało. W 2012 roku, jak weszliśmy do jednej sieci handlowych, to kolega winiarz właśnie, Mike Whitney, zadzwonił do mnie i powiedział: robisz fajną rzecz, bo robisz to nie tylko dla siebie, ale robisz też dla innych. I myślę, że no, wyjście w tej chwili na zewnątrz, powiedzenie kup sobie winnicę, czy dołącz do mnie, do tego modelu biznesowego, który moim zdaniem się sprawdził, no, będzie też pokazywało innym, że coś takiego można zrobić w tym samym czy innym regionie i żyć z tego, tak? A jednocześnie stworzyć ten element, który będzie dla turystów bardzo atrakcyjne, czy to polskich, czy zagranicznych. A myślę, że po tym okresie właśnie takiego lockdownu musimy wrócić i jest to jakby na nowo definiowanie polskiej turystyki. Winiarze eksperymentują i szukają swojej drogi, bo każdy chce się wyróżnić, bo tych winnic zrobiło się już dość sporo, więc no, szuka tego elementu, który oprócz miejsca no, będzie go wyróżniało. To jest chyba ten kierunek poszukiwań, który każdy musi sobie znaleźć i jakby ten szczególny element pokazać, ale w żaden sposób nie jesteśmy konkurencją, raczej się wspieramy. Chociaż myślę, że można by zrobić więcej i pewno kiedyś dojdzie do tego, że będzie jakaś taka polska organizacja promocji wina i enoturystyki, bo na razie to jest bardziej regionalne. Polskie wino jest adekwatne do kosztów jego wytworzenia, tak? Bo w większości jest to są winnice butikowe, które poniosły duże koszty, nakłady inwestycyjne, a poza tym jest to praca ręczna, nie jest to no, zmechanizowana, jest tak naprawdę uprawa, ale sam zbiór i kwestia wytworzenia jeszcze nie jest tak bardzo zmechanizowana, jak to jest na zachodzie, no ale do tego potrzeba większej ilości upraw i cena jest bardzo fair, no, tak powiem. Warto kupować polskie, bo zawsze wspieramy polską gospodarkę i polskie przedsiębiorstwa. Chcemy dalej inwestować w winnice, ale w zakres ekologicznej uprawy. Chcemy inwestować w apartamenty, bo uważamy, że czy domki, bo uważamy, że ten model będzie się sprawdzał niezależnie od czasów. No i chcemy zainwestować w fotowoltaikę, być jeszcze bardziej eko, bo już jesteśmy eko, ale chcemy być eko winni lub niewinni. Po prostu to no, trzeba kochać, tak? Tak jak się kocha kobietę, tak się kocha wino. I w tej miłości oddaje się po prostu całe serce, no bo to jest sztuka tworzenia. Trzeba się temu poświęcić i dać cząstkę siebie, żeby ona była w tym winie i ktoś, kto je pije, poczuł właśnie, że to jest wino z tego miejsca, od tego winemakera, od tego producenta.